wiecie, detailingowy dziadzia, Automotive Car Interior Detailer, czyli produkt do odświeżenia wnętrza. I słuchaj, film krótki. Dlaczego? Z tego względu, że produkt mi nie usiadł, gdyż ponieważ strasznie się pieni. Kurczę, tak jakbym, słuchaj, mył, nie wiem, z szamponem. Płyn z szamponem, z mydłem. Zapach rewelacja. No po prostu, naprawdę, zapach jest ogień. Ale kurde, przez to, że się tak pieni, smużyło się, tak wiesz, może przez ten atomizer. Nie usiadł mi od początku. Kurczę, jedyne co to zapach. Psikasz go, ciągniesz i widzisz, jak się ciągnie smuga, że on się pieni. Dorzucisz na mikrofibrę, to tak jakby ten atomizer go za dużo dawał, nie wiem. Kurczę, nie potrafiłem go wyczuć i już na dzień dobry, im dłużej pracowałem, tym dłużej mnie wkurzał przez tą swoją taką pienistość. Dla mnie, ja lubię interior detailery, które są, kurczę, widziałeś pewnie, tak jak z Carlaba. To jest taki suchy właśnie interior detailer. Tak jak z Car Pro, też taki suchy interior detailer. Takie właśnie. I one są super, one szybko odparowują. Tutaj nie dość, że zostawia mega przyciemnienie na Volvo, gdzie te plastiki są naprawdę ekstra i tam rzeczywiście, żeby dodać połysku, to trzeba się postarać. No to dodał połysku. I dla mnie to bardziej, kurczę, jako dressing, bym powiedział, bo zarzucasz i masz mega przyciemnienie. Nie badałem przyłapania kurzu, nie badałem, jak to długo posiedzi, bo kurczę, no zniechęcił mnie tą właśnie aplikacją, taką pienistością, taką tłustością. O, to tak jakbym wziął cleaner do skóry na mikrofibrę i jechał. Wiesz, jak się wtedy pieni, nie? No, no właśnie tak to wygląda. Jedyne co to zapach. No jest obłędny, naprawdę. Fenomenalny zapach. No i tak jak widzisz, zużyłem go dosłownie tyle. Możliwe, że pobawię się nim jeszcze trochę i może coś z tego będzie. Może coś z tego będzie, może go jakoś inaczej ugryzę, może założę inny atomizer. Na chwilę obecną, kurczę, tylko i wyłącznie. No dobrze. Widziałeś wypowiedź. Siemanko. Kontynuacja. Pierwsza część filmu słabsza jakoś z tego względu, że już film wrzuciłem do publikacji. No i czekał na swoją kolej. I słuchaj, po tym jak wrzuciłem do publikacji, nie wiem, tak jakby wiedzieli, że tamten interior detailer słabo, że mnie nie leżał w ogóle. Wysłali kolejny, że mają lepszy, fajniejszy, przyjemniejszy. O zapachu, słuchaj, gumy balonowej, miazga, no za słodki, ojej. Przypomina mi bardzo zapach Quick Detailera od RRC. Zapach jest naprawdę, on jest fajny. Bardzo fajny, ale słodki na maksa. Nie wiem, jak to będzie w aucie. Dzisiaj mamy 16 stycznia i słuchaj, 1,5 stopnia, 2, więc odparowywanie może być słabe, ale zobaczymy, jak to będzie w przypadku tego produktu, jeżeli chodzi o zostawianie po sobie zabezpieczenia. Tamten to był bardziej moim zdaniem dressingiem niż interior detailerem. Tu mamy takie drobne zabrudzenia od butów, wiadomo o co chodzi. Tu zgarniemy i dlatego lecę z dyni, żeby to zrobić na surowo. Nie chcę mi się od nowa bawić x miesięcy, żeby nagrywać kolejny film, bo to jednak jest czasochłonne, a takich produktów czeka naprawdę masa. Dobra. Zobaczmy, no słodki, słodki, bardzo słodki. No i tu będziemy mieć o niebo lepiej, widzę. Jest taki jakby suchy, przyciemnia na pewno. Na dzień dobry. Zobaczymy, jak to odparuje. Zobaczymy, jak będzie z poślizgiem. Dobra. Mam wrażenie, że mi przyciemnił tutaj. Okej. No tak, przyciemnia, ale zostawia mat. Mhm. Śliskość jest obecna. Może nieznaczna, ale obecna. Ale słuchaj, odparowuje powoli i zanika to przyciemnienie. No i jest lepiej. Jest o niebo lepiej. Jest o niebo lepiej. Zaraz zobaczymy, jak przetracał suchą mikrofibrą. No to przyciemnienie się zgubiło tak minimalnie. Ja wiem, gdzie było, ale... Ja wiem, czy te... Nie ma. No nie.
powiem szczerze, że tu ślisko, tu mniej ślisko. O kurczę, widzisz, produkt jeszcze odparował. Dzisiaj słabo odparowuje. Jest dobrze. Jest dobrze. Lecimy dalej. Odwracam mikrofibrę. Kleimy najpierw, kurde. Tutaj burdel na wycieraczce, ale do tego służy wycieraczka. Nie oszukujmy się. Dobrze. Kiedyś ktoś w filmie, wrzucałem też film z takim produktem i napisał, wyczyściłbyś wycieraczkę. No a po co ona tutaj jest? No, bo na filmie to źle wygląda. No kurde, no bez przesady, ludzie. No po to mamy te wycieraczki, żeby one się brudziły właśnie. Tak niektórzy to tak, no na siłę starają się udawać, że ten detailing to jest tak, jakby on, kurczę, nie wiem, jeździł ze stopami w górze. I w ogóle nie dotykał wycieraczki. Ja wiem, że dla filmu fajnie, jakby to było wszystko estetycznie wydmuchane. Tu nie o to chodzi. Ma być surowo, elegancko, tak jak jest w praktyce, a nie w teorii. Zobaczmy teraz, co tutaj się wydarzy. No powiem, że... No patrz. Ale przyciemnie, skurczybyk. Na maksa. Ale nie błyszczy. No zajebiście. Zapach, no... Słodko. Bardzo słodko. I zobacz, i znika. Odparowuje i znika. Dobra, przetrzemy teraz znowu suchą. Słuchaj, więc tak, produkt nawet nie maskuje. Jak odparowuje, tak naprawdę nic po sobie nie zostawia, oprócz tego, że nic nie zostawia. No to jest lepiej, jest fajnie, jest zajebiście. Zdecydowanie fajniej. Taki typowy skurczybyk do przecierania kurzu. No i to rozumiem, bo tamten to było jakieś nieporozumienie, kurczę. Ale słodko. Dobra, przetrę sobie drzwi. Dobra, taram, zaraz zobaczymy, jak to będzie na tym materiale. Czy mi go nabłyszczy, czy nie. Będzie szybko odparowywał. Bardzo fajnie. Naprawdę, super. No niestety, ale temperatury nie sprzyjają. Ale tak jak mówiłem, nie chce mi się drugi raz siedzieć i nagrywać film. Trzeba było od razu wysłać tę poprawioną wersję. No dobra, to co? Wskoczę chyba do środka, nie? Polatamy troszeczkę. Polatam jeszcze po wnętrzu i tak miałem go ogarniać, właśnie sobie go odkurzyłem, troszeczkę odświeżyłem, bo kurczę, już waliło bzdurą odrobinę. Kierownicę właśnie wyczyściłem, po kolor loku sprawdzałem zabezpieczenie. Jest dobrze, jest dobrze. Zresztą chyba film widziałeś, jeżeli chodzi o protektor. No dobra, zobaczmy, co się wydarzy na tych plastikach. Tutaj mamy trochę kurzu. Przecieram sobie elegancko. Tururum, piano. Dobra, odwracam. Delikatnie. Zajebiście. No. Jakby nie ta temperatura, to tutaj by było w mgnieniu oka odparowane. No ale co zrobić? No, warunki mam, jakie mam. Słuchaj. Nie, no tego nie chciałem włączać. Co się włączyło? Wyłącz to. Dobrze. Okej. No i spoko. Tu przetarłem, tu nie odparowało, to przetrę i już nie ma. Słuchaj, produkt bardzo poprawny. Tak naprawdę... Idealny. Kwestia tylko zapachu, który dla mnie jest za słodki do wnętrza. Naprawdę, mdli. Guma balonowa, no, jest fajna, ale właśnie jako quick detailer, może jako szampon. We wnętrzu dla mnie za słodko. Ja zdecydowanie wolę jednak jakieś świeże takie akcenty, zdecydowanie cytrusowe bardziej. O, świeżość. W tę stronę wolę właśnie uderzać. W sumie to ostatnio był film właśnie z Carlabem, jeżeli chodzi o ich interior detailer, który no właśnie taki jest. Nie wiem, czy z Inner QD był już? Nie wiem, nie pamiętam.
Możliwe, że już był, kurczę. Nieważne zresztą. Jak nie był, to się pojawi. Dobra, tak marudzę, gadam. To co? Może jeszcze tej manetki i górę kokpitu ogarnę tym słodziakiem. Tak naprawdę to sobie polecę całe auto nim, nie? We wnętrzu. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. O, już zakurzony był na maksa. Tak to jest, jak się nie dba. Ogruza. Fajnie, bo nie czuję jakiegoś poślizgu. Deska zostaje... Tak naprawdę wygląda tak, jakby nic nie wnosił. Jakby nic nie wnosił. Tam odcinka już całkowicie znikła. Tutaj w ogóle jej nie ma, ale brud, jak widać, ten grubszy oczywiście, bo ten, który jest butem wbity w ten próg, no nie ma opcji, żeby usunął. Ale zebrał ładnie, no fajnie, naprawdę podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. No taki typowy właśnie kudeczek do wnętrza, wskoczyć, przetrzeć. Jak lubisz zapach słodkiej gumy balonowej, będzie to idealne dla Ciebie. Hej! No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!